Cześć, witam was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. W poprzednim odcinku zakończyliśmy poznawać historię Monroya. Była ona bardzo ciekawa, a w szczególności wyzwania, które nas pod drogą czekały, były niesamowite. Więc kto nie widział tego odcinka, to zapraszam do oglądania. A dzisiaj już pójdziemy zbadać statek, niejaką karawelę. Zobaczymy, co nas tam czeka w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do oglądania. Niesamowicie, niesamowicie, nie? Ja myślałem już, że będzie koniec w poprzednim odcinku, a tutaj jeszcze tyle niespodzianek. Ruszajmy, ruszajmy. Pytanie, czy to już nasze finałowe miejsce? Ale nie martwcie się, drodzy widzowie, bo robimy sobie tą podstawkę, żebym się wczuł przed dodatkiem World Slayer, który został wydany niedawno. Zabezpieczę drogę i dam znać przez radio. Nie ma żadnego miejsca poza anomalią. Dlaczego wciąż zmierzamy ku temu głupiemu statkowi? Jeśli sygnał z wnętrza jest chroniony przed anomalią, będziemy mogli użyć tam nadajnika i skontaktować się z Flores. Ściągniemy całe zaopatrzenie, surowce i technologię. I to jeszcze dziś. Przejście przez piekło jeszcze przed nami. Wygląda to jak cholerny obóz koncentracyjny wokół karaweli. Nikt jeszcze z was nie dał znać w komentarzach, czy to żelazo w ogóle opłaca się zbierać, czy to można sobie odpuścić. Gdy Paxowie zaczęli uciekać z miasta, Monroy kazał schwytać tych, którzy jeszcze pozostali. Byli lojalni i ufni. A potem pozamykał ich w tych obozach pracy. Z tego co wiem o Paxach, nie mieli tam dużych szans na przeżycie. Wszystko... Właśnie to wygląda jak obóz pracy jakiś. Gdy zrozumiał, że Paxowie zmieniają się w dzikich, wydał rozkaz zamordowania ich wszystkich, nim przejdą transformację. Wszystkich. Oprócz tych, którzy mieli dla niego pracować. Czuję się tu jakoś nieswojo. Mega duży ten obóz. Nie no, nie wierzę, że tak prościutko. Wszyscy. Ta opaska. Mamy aktywność poboczną. Czy ja bym chciał ją wykonywać?
Och, ciężko stwierdzić. Nie, dobra, odpuszczamy sobie. W dzisiejszym odcinku odpuszczamy aktywności poboczne. Monroy wrócił do oblężonego miasta. Walki trwały przez wiele dni. To była kompletna rzeźnia. A potem nadeszła burza. Ludzie Monroya zostali zdziesiątkowani. Wtedy zobaczyli Flores na orbicie i postanowili wezwać pomoc. Wtedy zaczęli nadawać sygnał? Ale sygnał się nie przebił. Pomoc nie nadeszła. Monroy kazał ludziom ukryć się w statku, który odcięto od świata. Jak ty ładnie to wszystko opowiadasz. O, spadliśmy. O kurde! Pełnej też tu można wjechać. No, ze spluwy umieją. Dobra, skupimy się na tamtym później. Czas. Przez tyle przeszliśmy. Pola bitew, dżungle, ruiny obcych, pustynia. Tyle utraciliśmy. Nie wierzę, że w końcu tu jesteśmy, przy tym cholernym sygnale, który słyszałem w dniu lądowania. I nadal nic z tego nie rozumiem. Chyba zaczyna mi się to wszystko układać. Po sposobie, jakim Paxowie kontrolowali anomalię obeliskami, sądzę, że to oni panowali nad energią tej planety. To oni stanowili równowagę, ale kiedy Monroy uniemożliwił im używanie obelisków z powodu czystego strachu przed niezrozumiałym, burze anomalii rozprzestrzeniły się jak niekontrolowany pożar po całej planecie, powodując mutację wszystkiego. Cały czas myśleliśmy, że znajdziemy miejsce poza anomalią, podczas gdy znaleźliśmy miejsce, gdzie powstała, gdzie Monroy ją stworzył. Przerażające dźwięki. Ciekawe, czy na koniec gry z tym Monroyem się zmierzymy, bo mi się wydaje, że to tak będzie. Chyba, że coś mi umknęło i się okaże, że on nie żyje. Tego nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Kto tu? Jaszczą. Dwa jaszczębie.
to diabło byli. Mój ojciec opowiadał mi o tysiącach, które wspinały się po sobie nawzajem, próbując dostać się do Flores podczas startu. Ludźmi, którzy zostali pozostawieni z tyłu. Połowa z nich pewnie wyrżnęła resztę dla ostatniego miejsca na karaweli. Tanner i Jakub. Wszyscy powinniśmy byli być z resztą, tonącą w chaosie i beznadziei, którą rozpętali dyktatorzy i szaleńcy. Gdyby nie to, że silnik karaweli wybuchł i zabił większość Outriderów. To nas. Ono by na ziemi. Dwoje żołnierzy w cholernej armii... Więcej. Walczących o wydostanie się z ziemi. Przybywających tu na rzeź Paxów. Niszczących całą planetę, jeszcze zanim reszta zdążyła na niej stanąć. No. Serio, nie podejdziesz tu. Kocham tą grę za to. Będziemy flagę sobie odblokować. Amunicję uzupełnić. Fajny pomysł w tej grze generalnie jest z tymi flagami. Coś innego, nie? Musimy zdobyć ten punkt, żeby mieć szybką podróż, ale tu wybicie flagi samo. Systemy nadal działają. Cokolwiek nadaje ten sygnał, jest tam. Zakończmy to wspólnie. Zakończmy to. Przyjdziecie? Koniec trasy. Udało nam się przywieźć nadajnik pomimo przeciwności. Szkoda, że Jane nas nie widzi. No szkoda, szkoda. Cokolwiek nadaje ten sygnał, jest tam. Zakończmy to wspólnie. No powtarzasz się już. Musicie nam... 37.5673 stopnia na północ. 22.8016 stopnia na wschód. Mayday! Wzywamy! Sygnał. Nam. 37.5673 to tutaj. 37.5673 stopnia na północ. 22.8016 stopnia na wschód. Mayday! Na razie jakoś pustawo. Musicie nam. 37. To działa. O Boże, to działa. Włączcie światło! Patrzcie, dokładnie to widziałam, a ty ze mną. Czemu? To nieprawda. Tak, to ta planeta, ale już jej nie ma. Nie. Nie, to nie dotykaj mnie. A któż to taki? Idźcie sobie. Nie mam dzisiaj na to ochoty. Wszystko gra? Ty... Ty tu jesteś. Ja... Wyobrażałem sobie to wiele razy. Ale nigdy ciebie. Kim jesteś? Kim jestem? Monroe. Ale jak? Jakim cudem? Jak statek dotarł przed nami? A jak myślisz? Zostawiliście nas, kiedy ziemia się rozpadała. Ale mnie niełatwo zabić. Zbudowaliśmy nowy silnik. Ten silnik deklasował wcześniejsze. Gdy wciąż przemierzaliście kosmos, my zdążyliśmy tu dotrzeć. Gdybyście widzieli prymitywne społeczeństwo miejscowych, traktowali nas jak bogów. Tak. Widziałem, co z nimi zrobiłeś. Rozumiem. Więc to nie jest ratunek. Czemu nie przybyliście, gdy wzywaliśmy pomocy? Flores przyleciał tutaj 30 lat temu. Aż 30 lat tkwienia w tym piekle! To piekło. To twoja wina.
Spędziłam całe życie w tamtej dolinie. Mordowaliśmy się nawzajem i po co? Odebrałeś nam nadzieję, zanim tu dotarliśmy. Nie pochlebiajcie sobie. Wy też nie byliście wcale tacy święci. Paksowie nie byli tacy ulegli. Mieli moce. Tak wiele mocy. Musiałem to wszystko zrozumieć. I co, zrobiłeś łapankę? Torturowałeś ich, sukinsynu. Jesteś tak naiwny? Jak długo te stworzenia by nas tolerowały? Obróciły przeciw nam. Rzuciłyby nas na kolana. Pragnąłem tylko ich mocy dla nas. Dla nas, dla wszystkich. Żeby przetrwać, być silnym. Co nie widzicie? Traciliśmy ziemię, bo było napisane więcej. Ale twój los jest w moich rękach, dziecko. To, że masz moce godne bogów, jest przede wszystkim moją zasługą. To, co zrobiłem dla ludzkości, to ocalenie nas. Raczej nas skazałeś. Ale wygrałem. Koniec. No nie jestem pewien, czy to było konieczne. Nie traćmy czasu. Muszę podłączyć nadajnik do zasilania karaweli, żeby połączyć się z Flores. Kurwa, już tu są. Trzeba wjechać. Nie, nie, zostaję. Muszę to zrobić. Osłaniamy. Doktorze, te drzwi długo nie wytrzymają. Posłuchaj. Jeśli ta bestia zniszczy kadłub, stracimy elektronikę i kapsuły, wszystko. Zajmę się tym. Tylko ściągnij te kapsuły. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie w ogóle w całości. Czy to już finał? Brzmi jak finał, więc zapnijcie pasy. Co zabił Dąbrowskiego. No, popatrzcie. Właśnie tak, jestem tu. Jedyne, czego musisz się bać, to ja. Go, drodzy widzowie, za pierwszym razem bez zawahania. Nie wydaje mi się, żeby on był tak mega wymagający. Bywało nam się zmierzyć z bardziej wymagającymi bossami niż ten.
wierzę. Druga faza, serio? Fajne bransoletki. Za pierwszym razem w drugiej fazie. Świetnie. Nie był taki wymagający. Też potwierdzam to dalej. Trzecia faza. Zahedi! Co się tam dzieje? To działa! Mam kontakt z Flores! Ślę pierwsze kody startowe! Już! Satelita po nas przyleci. To zaraz wybuchnie! Już prawie! Już prawie! Musimy wiatr! Nie mogę! Muszę przesłać kody! Chora! Moja broń! Rzuć mi ją! Wynocha! Kapsuły są ważniejsze niż ja! Uwaga! Nie, Zahedi! O kurwa! Zahedi! Piękny ślizg. Piękne, epicko to zrobił. Tiago! Siadać! Nie zamierzam już nikogo stracić. Świetnie, że Tiago zmienił zdanie, jednak wrócił do swoich przyjaciół i im pomógł. Sygnał, nadajnik. To wszystko na nic. Nie.
nie, lecą kapsuły. Ej, zdążył widzicie? Zahadi. Patrzcie tam! Zadziałało. Udało wam się! Mój Boże. Chyba część komend została przesłana. No, jak zwykle powtarzam, trzeba zawsze walczyć do końca. No to co? Ludzie Monroya? Nie, nie sądzę. Kim jesteście? Jesteśmy ze strefy wojny. Jesteście Outriderami? Są opowieści o Alterdzie i Outriderach. Otworzyli granice. Znaleźli w lesie lekarstwo. Idziemy waszym śladem od strefy wojny. Widzowie, w ten oto sposób dotrwaliśmy do końca. Oczywiście była to część podstawowa gry, teraz czeka nas wielce oczekiwane przeze mnie DLC World Slayer, więc spróbujemy sobie w nie zagrać już niebawem. Nie wiem, czy odcinek ukaże się jutro. A wracając do podstawki, no nie spodziewałem się, że taka strzelanka może mi się tak bardzo spodobać. Dodatkowo nie jestem najlepszym strzelcem, a dawałem tu sobie jakąś radę. Przypominam, graliśmy na prawie najwyższym poziomie, a to jest naprawdę wyczyn na mnie. Snajperkom nawet udawało mi się nieraz headshoty strzelać. Polecam ją, gorąco polecam tą grę, a jeszcze dodatkowo, że jest to gra polskiego studia, no... chapeau bas. Dobra, ja już dłużej nie przedłużając, zostawię wam napisy do końca. I będę chciał się pożegnać, a spotkamy się już w kolejnym odcinku z DLC World Slayer. Cześć, do zobaczenia. Pierwszej linii jutro rano. Kapsuły? Udało im się. Udało się, Granin.